Cześć! Dzisiaj nietypowe wyzwanie, bo robimy remont i pozbywamy się tej oto tam komody. Już ją przenieśliśmy z pięknego białego pokoju, ale trzeba było zrobić zdjęcia i je gdzieś tam wystawić na Allegro czy OLX-a. A wyzwania z taką komodą, a to może Wam ją zaprezentuję. Chodźcie. I oto ona, moja dzisiejsza modelka. Słuchajcie, regularne rysy, prosto cięta, zdechy. No i co? Wyzwania. Właśnie, bo jak się fotografuje na takie regularne bryły, to na zdjęciu powinny być regularne kształty, a nie jakieś dystorsje jak teraz, to znaczy schodzące się linie w dół. No i kolejne wyzwanie, no to nie z każdego kąta mogę zrobić zdjęcie, bo ma odbłyskową powierzchnię, no teraz się okno odbija, tak? I co jeszcze? Czarny kolor. No, więc to też jest wyzwanie. Porobiłem parę zdjęć, pokażę Wam już w Lightroomie, jak sobie przede wszystkim te dystorsje poprawić szybciutko, zmontować zdjęcia na Allegro. O, to wsiadamy do Lightrooma. I oto sesja w całej okazałości. Kilka strzałów komody, serio nie przykładałem się, to nie jest artyst, to miało być zrobione pyk, pyk, pyk i wrzucone na OLX-a. A potem pomyślałem sobie, a dogram, może jeszcze więcej z Was ma taki kłopot z wybrzuszonymi komodami, może, albo architekturą. No to co, wchodzę na pojedyncze zdjęcie komody i co mi się tu nie zgadza? No histogram, no i są tu jakieś te wybrzuszenia, linie nie są proste, więc szybko sobie poradzimy. No to jak? Hop. Balans bieli, ścianę na pewno mam białą, biorę z ściany. Teraz tak, przesuniemy sobie histogram, bum. Mówiłem o odbiciach? No są, no ale chcę mieć pokazać też komodę prosto. No i najważniejsza rzecz, teraz spróbujemy sobie to poprostować. Więc mogę to zrobić w narzędziu crop, hop, i z kontrolem pociągnąć linię tak, jak powinno być prosto. No ale zobaczcie, że jednak strzelałem to trochę z góry, w związku z czym komoda nadal nie jest równo. Więc do tego celu służy narzędzie Transform i ono się pojawiło w jakiejś wersji Lightrooma, ono nie jest od zawsze. Więc kliknę auto, no i co? I to z reguły wystarcza, jeżeli chcę to robić ręcznie, to sobie pomaluję kreseczki sam. Hop. Hop. Dobra, już zaczyna być tak prosto. Tam krzyżyk pokazuje, gdzie dokładnie jest. Ale mi chodzi o mniej więcej, to nie jest fotografia do jakiegoś katalogu reklamowego komód, więc spokojnie. Enter. No i co? Wygląda już całkiem nieźle, prawda? To co? Dokończmy ten histogram. Białe to białe, więc jadę w tą stronę, żeby wybielić. Rozciągam histogram po prostu. I zostaje jeszcze to baryłkowanie obiektywu. Czyli tak, poprawiliśmy już jakby krzywe, czyli to, z jakiej perspektywy my robiliśmy zdjęcia, a jeszcze zostają baryłkowanie, no właśnie, czyli to, co aparat jest w stanie skiepścić. I to jest Lens Correction. Najprościej kliknąć Enable. Proszę bardzo, winiety też znikają, jeżeli można aberrację chromatyczną usunąć, jak kto lubi, jak ktoś widzi. Jedyna rzecz, no mi rozpoznał, że to jest Canon PowerShot G2X, akurat wyczytał, że to jest G1X. Jeżeli Wam nie zczyta, to sobie po prostu wyklikajcie swój aparat, albo uaktualnijcie Lightrooma. No i znowu backslash, przed i po. No kolosalna różnica. To mi w zupełności wystarczy, czyli poprawiłem balans bieli, poprawiłem proporcje i poprawiłem histogram. Te trzy rzeczy. To nie jest retusz, którym by mi zależało, żeby upiększyć tą komodę. Ona ma być taka, jaka jest, a aparat to spieprzył. No. Obiektyw nie ten, za szeroki kąt odbicia. No i już. No to teraz wystarczy, że sobie te same zmiany przesynchronizuję na kolejne zdjęcia. Czyli co? Więc chlast, zaznaczam wszystkie. Sync. No i co mam zsynchronizować? Poprawiliśmy balans bieli, wszystkie zabawy z ekspozycją i zostaje jeszcze kolorem. Nie bawiliśmy się. Transformacja. Ona będzie dotyczyła tylko konkretnych zdjęć, bo te linie dotyczą jednego zdjęcia, więc transformacji nie, ale baryłkowanie tak. Chlast. I one się już po prostu poprawią, te zdjęcia. Backslash, przed i po. No, no tu nie chcę transformacji poprawiać, bo to jest rzut z góry. A co by się stało, gdybym zrobił jakieś auto? A może trochę lepiej, co? Przed i po. No, to tak zostawmy.
czy jest jakieś zdjęcie, gdzie jeszcze możemy poprawić proporcje? Nie, ale możemy wykadrować inaczej, czyli szybko sobie poradzę, zrzucę ten kawałek dywanu, który, o, dywanu czarnej, czarnego elementu. Tu wywalam kontakt za ścianę, już. Mogę sobie jeszcze w narzędziu crop, czyli wcisnąłem R, poprawić tą linię, już. No i znowu jest krzywo, więc tu wracam znowu do tego transforma. Auto poradzi? Poradzi sobie. No i już. I w ten oto szybki sposób przeszedłem z zdjęć takich do takich. I wierzę, że te są bardziej atrakcyjne dla klienta. Jeżeli jeszcze patrzę, czy ta czernie mogłaby być bardziej czarna, to sobie ściągnę czernie. I już. I takie zdjęcia wrzucam na Allegro. Jak chce ktoś kupić, zapraszam. Mam nadzieję, że ten króciutki poradnik pomoże Tobie w Twoich zdjęciach, kiedykolwiek masz równe kształty do obfotografowania, bo to zawsze aparat coś tam z tymi zdjęciami nie tak zrobi. A to będzie dystorsja, a to źle proporcje, a to histogram się zwali, więc generalnie bardzo polecam Lightrooma do tych szybkich obróbek i już. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, jeżeli te poradniki są przydatne, koniecznie zostaw jakiś komentarz, strzel lajka, bo to pomoże też innym znaleźć tą treść. Jeżeli chcesz zobaczyć, co robię więcej w Lightroomie, zachęcam, sprawdź mój kurs retuszu, jest dostępny na stronie. I zachęcam, sprawdź moją grupę patronów, tam możesz dołączyć i być ze mną na bieżąco, jak również z pozostałymi pasjonatami, którzy już tam są. Mam nadzieję, że dołączysz. Trzymaj się, cześć!